Cześć, zainspirowany filmem na kanale Veritasium, który swoją drogą polecam, chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami w temacie, który jest bardzo nieintuicyjny. Zastanówcie się sami, czy pojazd napędzany siłą wiatru może poruszać się dokładnie z wiatrem szybciej niż prędkość tego wiatru. Poruszone zagadnienie jest do tego stopnia nieintuicyjne, że autor wspomnianego kanału założył się z profesorem fizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego o 10 tysięcy dolarów. Now, Professor Alex Kosenko wanted this wager and all related discourse to be public. In fact, he suggested we get a celebrity to witness the signing. So I asked Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, and Sean Carroll to be our witnesses, and they graciously agreed. I'm excited about this bet because if I am wrong, then I want to know. Like, the whole point of the channel is to get to the truth. And that is, I think, why we're all here today. And I think, you know, this is a great, great chance to sort of see. Ostatecznie profesor został przekonany, zmienił zdanie i przegrał zakład. Tak na marginesie, to ta historia utwierdza mnie w przekonaniu, że bezkrytyczne zaufanie, nawet do największych autorytetów, jest błędem, który notabene uważam jest hamulcem w rozwoju ludzkości. Ta sytuacja pokazuje też poziom debaty naukowej w Stanach Zjednoczonych, która jest bardzo otwarta, co w konsekwencji sprawia, że ich uniwersytety są najlepsze na świecie, a gospodarka tak bardzo innowacyjna. Podejście Amerykanów do nauki dobrze opisuje cytat Alberta Einsteina. Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi. Właśnie szukanie innowacji i myślenie out of the box sprawia, że to Stany są centrum naukowego świata. W debacie naukowej w Stanach najważniejsze jest dotrzeć do prawdy. W Polsce najważniejsze jest mieć rację. To jest, myślę, jedna z przyczyn, dlaczego nasze uniwersytety są tak daleko we wszystkich rankingach, a polska gospodarka jest tak mało innowacyjna. Generalnie jakość debaty w Polsce na każdy temat stoi raczej na bardzo niskim poziomie, nad czym osobiście ubolewam. Wracając jednak do meritum odcinka, to nie znalazłem w polskim internecie dobrego wytłumaczenia tego zjawiska, więc spróbuję się tego podjąć. Uważam zresztą, że film na przytoczonym kanale również moim zdaniem nie do końca jasno tłumaczy zagadnienie. Przynajmniej nie na tyle, aby dosłownie każdy to zrozumiał. A dodatkowo postaram się zrobić to tak, żeby przekonać Waszą intuicję, że w tym zagadnieniu wszystko jest jak najbardziej poprawne. Doświadczenie jakie przeprowadzono na pustyni udowodniło, że to może mieć ręce i nogi. A skonstruowany pojazd poruszał się prawie trzy razy szybciej niż prędkość wiatru. Na filmie z doświadczenia widać wyraźnie, po rozmieszczonych chorągiewkach, że wiatr wieje w prawo, pojazd przemieszcza się również w prawo, czyli zgodnie z kierunkiem i zwrotem wiatru. Natomiast chorągiewka skierowana w lewo, przymocowana na aucie, wskazuje, że pojazd przemieszcza się szybciej niż wiatr. Jak to możliwe? Profesor fizyki wyszedł z założenia, że albo jest to chwilowy stan, albo siła wiatru na wysokości jest większa, co powoduje mylne wrażenie. Generalnie uważał, że eksperyment posiada wady i jest błędnie przeprowadzony. Intuicja podpowiada, że skoro nie mamy żadnego dodatkowego napędu, to niemożliwe jest, aby poruszać się z prędkością szybszą niż wiatr. Więc jak to się dzieje, że taki pojazd nie łamiąc praw fizyki działa? W moim wyjaśnieniu wyjdę od prędkości TAS stosowanej w lotnictwie, z angielskiego True Airspeed. Otóż prędkość statków powietrznych określa się względem mas powietrza go otaczających, a nie względem Ziemi. Jest to bardzo istotne, aby zrozumieć ten aspekt. Jeżeli mamy masy powietrza i umieścimy w nich obiekt, to on musi mieć punkt odniesienia, aby dostrzec, że się przemieszcza. Inaczej nie będzie miał takiej świadomości. Dobrym przykładem jest film w internecie, na którym samolot leci z prędkością około 83 km na godzinę względem mas powietrza. Natomiast te masy powietrza przemieszczają się 83 km na godzinę w przeciwnym kierunku. Ostatecznie z punktu widzenia Ziemi, samolot stoi w miejscu. Gdyby leciał w masach powietrza w kierunku wiatru, to jego prędkość względem Ziemi byłaby sumą prędkości jego względem mas powietrza i mas powietrza względem Ziemi. Natomiast gdyby samolot nie miał napędu, to stałby w miejscu względem mas powietrza i przemieszczał się razem z nimi 83 km na godzinę względem Ziemi. Oczywiście pomijamy grawitację, ale do niej chciałbym kiedyś wrócić przy okazji innego filmu. Dlatego w tym miejscu zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Z punktu widzenia naszego dzisiejszego problemu, punktem wyjścia powinien być zatem stan, w którym pojazd jest w spoczynku względem mas powietrza. Nie działają na niego żadne siły. Tutaj, mała dygresja dla ludzi, którzy latają przykładowo dronami, warto mieć świadomość, że prędkość drona jest zawsze określana względem mas powietrza. Dlatego, przy słabszych dronach, można mieć problem z powrotem do punktu startu, nawet lecąc pełną prędkością. Mi się taka niebezpieczna sytuacja zdarzyła swojego czasu na wakacjach, kiedy lecąc z pełną prędkością ledwo wróciłem do punktu startu. Między innymi dlatego, przy dużym wietrze nie zaleca się latać dronami. Zresztą, nawet samoloty muszą brać pod uwagę przemieszczające się masy powietrza, ponieważ w skrajnych warunkach może to drastycznie ograniczyć zasięg samolotu względem Ziemi. Takie niebezpieczne sytuacje muszą brać pod uwagę małe samoloty lecące ze Stanów do Europy. Ponieważ odstępy pomiędzy lotniskami są tak duże, że wiatr może doprowadzić do sytuacji, że zabraknie paliwa na przelot. Wracając jednak do rozważań, to jeżeli już zrozumieliśmy ten koncept i umieścimy nasz pojazd w masach powietrza, to on powinien stać względem nich w miejscu lub do tego będzie dążył. Natomiast aby nasz pojazd zaczął przemieszczać się w tych masach powietrza, musi się od nich odepchnąć. Samoloty używają do tego celu śmigieł, które tworzą ciąg. Która, jak sama nazwa wskazuje, ciągnie je poprzez te masy powietrza do przodu. Tak jak pływak w wodzie, odpychając się od niej, może się względem niej przemieszczać. Jednak aby śmigło się obracało, potrzebna jest energia. A skoro nasz pojazd nie ma silnika, to musi ją skądś pozyskać. Tutaj właśnie dotykamy miejsca, gdzie większość ludzi się gubi przy tym problemie. Zakładają oni błędnie, ale zgodnie z intuicją, że to śmigło napędza koła tego pojazdu. A jest dokładnie odwrotnie. To koła napędzają śmigło, które generuje ciąg i przemieszcza pojazd względem mas powietrza. Aby ten mechanizm zadziałał, różnica prędkości ośrodków, czyli ziemi względem mas powietrza, musi być wystarczająco duża, aby śmigło wygenerowało ciąg większy niż straty wynikające z tarcia kół i mechanizmu go napędzającego. Jeżeli tak się stanie, to pojazd będzie w stanie rozpędzić się szybciej niż wiatr. Dużo bardziej intuicyjnym przykładem będzie sytuacja, w której zmienimy ośrodki. A więc zamienimy powietrze, w którym jest pojazd, na ziemię, a ziemię na płynącą rzekę. Jeżeli płynie rzeka i stojący pojazd na jej brzegu włoży koło młyńskie w jej nurt, to będzie pozyskiwał energię z przemieszczającej się wody. Woda obraca koło, ale nie pcha całego pojazdu ze sobą, bo on stoi na ziemi. A odebraną energię pojazd może wykorzystać do napędzenia swoich kół i przemieszczenia się pod prąd rzeki. Ta sytuacja, myślę, jest dużo bardziej klarowna i intuicyjna. A jest analogiczna do pojazdu stojącego w masach powietrza napędzanego przez poruszającą się pod nim ziemię. Wszystko polega na odebraniu energii z przemieszczającego się ośrodka, który porusza się tak, jakby obok ośrodka, w którym umieszczony jest pojazd. Teoretycznie moglibyśmy stworzyć sześć takich kombinacji, ponieważ mamy trzy główne ośrodki przemieszczające się względem siebie: powietrze, ziemię i wodę. Jeżeli znajdujemy się w którejś z nich, to możemy pobrać energię z przemieszczającego się obok ośrodka i wykorzystać do przemieszczenia się względem ośrodka, w którym się znajdujemy. Pierwszy przykład to właśnie pojazd znajdujący się w powietrzu, pobierający energię z ziemi przemieszczającej się pod nim. Z perspektywy ziemi taki pojazd przemieszcza się szybciej niż powietrze. Drugi wariant to pojazd w powietrzu pobierający energię z płynącej pod nim wody. Bardzo teoretyczny wariant, ponieważ grawitacja spowodowałaby, że ten pojazd zatopiłby się w wodzie. Jednak, gdyby pominąć grawitację, to z perspektywy wody pojazd przemieszczałby się szybciej niż powietrze. Trzeci wariant to pojazd na Ziemi, a energia pobierana z wody został zaprezentowany wcześniej. Z perspektywy wody pojazd przemieszcza się szybciej niż Ziemia. Czwarty to pojazd na Ziemi, a energia pobierana z powietrza. Ciężki do wyobrażenia wariant, ponieważ pojazd musiałby być zakopany całkowicie w ziemi, tylko z silnikiem w powietrzu, a napędem w ziemi. Z perspektywy powietrza taki pojazd przemieszczałby się szybciej niż Ziemia. Piąty wariant to pojazd w wodzie, a energia pobierana z przemieszczającej się obok Ziemi. Z perspektywy Ziemi taki pojazd przemieszczałby się szybciej niż woda. I ostatnia kombinacja to pojazd w wodzie pobierający energię z powietrza. Z perspektywy powietrza taki pojazd przemieszcza się szybciej niż woda. Dla każdej z tej kombinacji można by stworzyć hipotetyczny pojazd, który energię pozyskaną z przemieszczającego się obok ośrodka wykorzysta na przemieszczenie się względem ośrodka, w którym jest umiejscowiony. Doświadczenie zbieżne, które często pojawia się przy okazji tego zagadnienia, jest dobrym przykładem, ponieważ pojazd zaczyna nieruchomo względem stojących mas powietrza. A energia pozyskana z przemieszczającej się pod nim bieżni jest wykorzystana do przemieszczania się względem powietrza, w którym się pojazd znajduje. Poszedłbym nawet o krok dalej w tych rozważaniach i założył się, że gdyby do pojazdu dołożyć skrzydła, to on w pewnym momencie mógłby oderwać się od ziemi. Oczywiście po oderwaniu się od ziemi straciłby napęd i by szybko wylądował, ale myślę, że taki krótkotrwały lot byłby jak najbardziej możliwy. Mam nadzieję, że teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, że taki pojazd jak najbardziej ma prawo istnieć. Dajcie znać w komentarzu, czy pomogłem Wam zrozumieć to ciekawe zagadnienie. Pozdrawiam Was wszystkich, do następnego filmu, trzymajcie się. Hej!